Za nami pierwszy weekend po otwarciu stoków narciarskich. Warunki pogodowe sprzyjały narciarzom i snowboardzistom, dlatego amatorów tych zimowych sportów na stokach nie zabrakło. Pogoda zachęcała do turystyki zimowej. Mieliśmy przepiękne warunki, piękne słońce, minusowe temperatury, czyli idealne warunki do szusowania. Ogromne emocje budzą publikowane często w sieci czy w mediach społecznościowych zdjęcia z ośrodków narciarskich prezentujące tłumy osób w kolejce czy na wyciągach. Grzegorz Lenartowicz ze stacji Arena Słotwiny podkreśla, że w Krynicy reżim sanitarny jest ściśle przestrzegany. Sprzęt narciarski, narty, snowboard wymuszają na nas dystans. Te osoby, jeżdżąc na nartach, te osoby, które były bliżej siebie, to były rodziny. To były osoby, które czy pracują, tworzą jakąś grupę znajomych, przyjaciół. I nie możemy im mówić, drodzy, jeszcze stwórzcie większy dystans, oni ze sobą na co dzień obcują. Dystans społeczny jest również możliwy dzięki kilku działającym w Słotwinach trasom narciarskim. Wspomniane warunki zimowe pozwoliły na otwarcie wszystkich tras narciarskich. To pozwoliło na ważną rzecz, na rozproszenie się narciarzy. Po tych wszystkich terenach naśnieżonych można było zobaczyć w oddali gdzieś narciarzy, którzy przemierzali trasę naszą dookoła świata. Dzięki temu, że te 9 tras było dostępnych, mogły pracować też wszystkie nasze wyciągi, czyli 2 wyciągi krzesełkowe, a także wyciąg taśmowy, na którym też wiele osób, dzieci uczyło. O panujących zasadach związanych z obostrzeniami sanitarnymi ciągle przypominają również pracownicy stacji. Nikogo nie powinna dziwić obecność policjantów na stokach. Funkcjonariusze także kontrolują stosowanie się do reżimu sanitarnego. Dbają również o bezpieczeństwo narciarzy, zwracając uwagę głównie na próby kradzieży sprzętu, osoby będące pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Stoki narciarskie zostały otwarte warunkowo w ramach luzowania obostrzeń przynajmniej do 28 lutego. Jeśli turyści będą przestrzegać reżimu sanitarnego, a stoki narciarskie po 28 lutego zostaną nadal otwarte, sezon narciarski, przynajmniej w Krynicy, może potrwać nawet do końca marca.